Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w Śmiechu Warte, programie, w którym Wasz śmiech może kosztować Was prawdziwe pieniądze. Zanim przejdziemy do zasad, przedstawmy naszych dzisiejszych uczestników. Po prawej stronie dr Urgot, na środku dr Captain, na końcu dr Adi. Może wyjaśnię od razu, dlaczego nie widzicie jego twarzy, bo on jej nie ma. A tak naprawdę to względy prywatności. Też tu jestem? To jest sędzia, Shao. Gracze dostają na start ode mnie po 100 zł. Ich zadaniem będzie rozśmieszanie pozostałych uczestników zabawy, opowiadając żarty, pokazując zdjęcia i filmy. Kto się zaśmieje, ten oddaje część swoich pieniędzy opowiadającemu. To co, w takim razie zapraszamy pierwszego uczestnika, dr Urgot. Kiedy jarasz sobie z ziomkiem i nagle ktoś dzwoni do drzwi? Bardziej słuch. Jeszcze chwilę? O Jezus, z kaszkietem o mikrofon. Next. 360, uga, uga, uga! Ale są dobrzy! To chyba przewaga, bo tylko jedno oko. O nie! Next. To jest reklama kanału Hodo. Co, ale są twardzi! Dobra! Dobra, niestety dr Urgot nie zdobył żadnego punktu w tej rundzie. Czy było śmieszne i jesteście twardzi, czy po prostu nie było śmieszne? Pierwsze było dobre. Znaczy, z drugiego bym jeszcze normalnie pieknął, czyli takie. Jeżeli chodzi o mnie, to pierwsze dopiero teraz zrozumiałem, więc stawiam się na się. Cześć, jesteś zainteresowany zdjęciami za pieniądze? Tak, chcę zdjęcia Spidermana. Miałem na myśli nagie zdjęcia. Nagie zdjęcia Spidermana? Nie. To co mi dupę zawracasz? Dobre. A, dobra, bez reakcji, okej. Okay. To jest ogólnie kara dla Netiego. Mama, no jedz już ten obiad. Nie jest on przecież tak gorący. Tymczasem obiad. Kto to jest? To jest Netalos. Myślałem, że to Zion na początku. Kto? Xayo. Next. Dobra, jest! Czy Marty go trzyma? 5, 4, 3, 2. Jeden! Ale trzymał! Dobra! Gręgar! Takie gówno się teraz rozśmieszyło, ja Zaczynać na ucie Rengara to jeszcze z brzucha, nie? Małpo młynarzu, co robisz? Mąkę. Idzie sobie typek do okulisty. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę okulary, jakie? Do widzenia. Do widzenia, życzę miłego dnia. No, dziękuję bardzo. Wiecie, bo kapitan, on nie ma do widzenia. Next. I g***a, o, zajebiście pole na p***ińsko. Dobra, liczyłem, że ekspresja tutaj wygra, ale nie wygra. Szanowni, szkoda, że ty nie bierzesz w tym udziału. Jestem w stanie się do tego odnieść, bo nigdy nie miałem świnki morskiej. Jakby był szczur zamiast tego, to bym się zaśmiał. Ja właśnie miałem szczura i raz nie miałem internetu. Potem się okazało, że jedno wynika z drugiego. No dobra, było już 9 obrazków, jeden tylko śmiech, chłopaki dzielnie trzymają. To była pierwsza runda, a teraz przejdźmy do drugiej, czyli do... żartów. Mówię w ławach, jak w czasach szkolnych poznałem takiego człowieka, który się nazywał Jacques Ducatineau. To był diabelnie inteligentny człowiek, cholernie przystojny, panny za nim sznurem i nie tylko panny. Mówiliśmy mu, Jacques Ducatineau, ty wpłyniesz na Polskę, ty zmienisz ten kraj, ale w pewnym momencie gościu zniknął. Wyparował. Słuchał nim całkowicie, zaginął. I ostatnie wakacje pojechałem sobie w góry. Idę sobie po tych górach i zgadnijcie, kogo widzę. Żaka. Nie. To był jakiś przewodnik. Zgadam tego przewodnika. Mówię, chcę zobaczyć, jak się rozpoczyna Wisła. I zaprowadził mnie tam. I ja patrzę i kogo innego widzę, jak nie Żaka Ducatineau. I jak zagaduję do niego, Żak, ty miałeś zrobić wielkie rzeczy, miałeś wpłynąć na Polskę. On, stojąc przy tym rozpoczęciu Wisły, trzymając kajak, powiedział, no, wpływam na Polskę. Ja p***ę, co? Tyle setupu po do takiego sucharu? Liczyłem, że Adrian doceni. Wiecie, co jest najgorsze? Weź zimny schowaj tego chomika. Dobra, zapraszamy w takim razie kapitana. Więc tak, mam do was pytanie. Dlaczego bulldog angielski nie może szczekać? Bo nie wychał. Ali, normalnie byś się zaśmiał, nie? To powiem wam dzisiaj taką krótką historię o pewnej rodzince, gdzie była sobie mama, ojciec i troje córek. Jedna z nich miała na imię Róża, druga z nich miała na imię Lilia, trzecia natomiast miała na imię Cegła. I pewnego dnia do matki przychodzi Róża, pyta, a on w sumie dlaczego daliście mi na imię Róża? To mama mówi, jak byłaś mała, to płatek Lilii spadł ci na Róże. No ale Boże, płatek Róży spadł ci na głowę, więc stwierdziliśmy, że nazwiemy cię Róża. Po chwili przyszła do matki Lilia i zadała dokładnie to samo pytanie. Mama mówi, jak byłaś mała, płatek Lilii spadł ci na głowę, następna w kolejności była Cegła. Przyszła do mamy i powiedziała,
Wiesz, w połowie zaczęło bawić, bo to działa jakaś puenta. Ja się śmieję, bo ten debil się za każdym razem śmieje. Dobra, to z racji, że sędzia Szao został rozbawiony, Adi dostaje dodatkową złotówkę. Dobra, mamy ze sobą drugą rundę. Zero śmiechu, chociaż było blisko. Przed nami kolejna runda, runda, w której będziemy oglądać filmy. Zwiększamy nieco stawkę za każdy śmiech. W tej rundzie uczestnik będzie wisiał pokazującemu 20 zł. Dobra, Bartek, zapraszamy. Babe, come over. Malphite, no. Babe, my parents aren't home. Malphite. I'm gonna say something to you right now that I've never said to another living soul in my life. Next. Welcome to prison. Stop! Przed chwilą mówiłem, że spodziewałem się czegoś z Brazylią i on teraz wytacza ją przeciwko mnie. No wyczuwam lekkie zażenowanie wjechało. Boję się, bo tego nie znam. Ja też. Next. Jaki czerwony! Next. Can't get rid of it. Dobra, jak wszyscy widzieliśmy, Bartek się zaśmiał. Dodajesz 20 zł jemu. Dobra, no to by była runda z wideo. A teraz będziemy mieli szansę na większe emocje. Będziemy roastować mnie. Głupek! Wprowadzamy dodatkową zasadę. Ja będę również siedział na widowni. Jeżeli się zaśmieję, będę bonusowe pieniądze płacał na konto danego opowiadacza. Każdy śmiech będzie wart 10 zł. Zapraszamy pierwszego uczestnika. Kuba miał kiedyś jako nick ustawiony Kuba Zimny, jako że z jego imię nazwisko i stwierdził, że to jest świetny nick. Tak też ciekawostek, graliśmy kiedyś udział w takim fajnym przedsięwzięciu jak vlogowisko SimCity. Motyw był taki, że graliśmy w SimCity drużynowo i Kuba stwierdził, że świetnym rozwiązaniem będzie postawić elektrownię atomową przy dzielnicy mieszkalnej. Nie, w sumie co jeszcze? Jest stary, ma zakola, prowadzi kanał na YouTubie, zmienia kanały częściej niż ja skarpetki. Chcesz na MSA? Tam nic nie ma. W sumie rzeczywiście. Zaśmiałem się! Nie! Z takiego gówna! Dobra, masz dychę. Ostatnio jechaliśmy Uberem. Bardzo zaciekawiły mnie światła drogowe, aut naprzeciwka. Pierwsze co zrobiłem, to pomyślałem właśnie o Kubie, który siedzi z tyłu, ponieważ jak wiadomo, Kuba jest łysy, bo jak światło pada na łysą czaszkę, to trochę się odbija światło. Czy to wszystko? Zresztą miałem o targu starości, że tam poszedłem i ciebie tam po prostu nie było i to wszystko. Dziękuję. Znowu się prawie zaśmiałem z tego ostatniego głupiego. Dzień dobry. Chcesz Śmiałem się, 10. To jest ten moment, w którym generalnie komentuję to, co wszyscy mówią. Wszyscy mówią, że stary, nie młody, łysy, za kola, chociaż nie widać po łysy, że włosy nie. I w sumie to nie skomentuję tego, to zostawiam dla ciebie. Pozdrawiam. To nie! No znowu! Czemu się śmiesz z takich bezsensownych rzeczy? Koniec! Pozdrawiam się, śmieję! Dwie dychy. Proszę Państwa, podsumujmy wyniki naszej dzisiejszej przygody. Urgot zdobywa 90 zł, Kapten 110 zł, natomiast Adi 131 zł. I mniejszym wygrywa dzisiejszy konkurs. Jak już to się stało, że każdy z nas zaczyna ze stówą i teraz każdy ma z nas więcej na koncie? Są dwie opcje. Albo jesteście nieśmieszni. Chyba to. Albo jesteście bardzo dobrzy w tę grę.